Dzień dobry. W dzisiejszym wystąpieniu chciałbym zastanowić się nad tym, jak na przestrzeni jednego, drugiego XIX wieku zmieniły się formy zaangażowania kobiet w walkę o niepodległość Polski. Zacznę od postaci prawie mitycznych, o których wiedza jest szczątkowa, a zakończę na ostatnim sztafecie bojownic, kobietach, które nie tylko przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też do wywalczenia dla siebie praw wyborczych, a także miały swój udział w modernizacji młodego państwa. Wielu popularyzatorów podejmujących temat Polek walczących o niepodległość lubi odwoływać się do najstarszych wzmiany o niewiastach biorących udział w poszczególnych bitwach, czy też obronie miast podczas najazdu tureckiego, czy też potopu szwedzkiego. Oczywiście w bitwach, oczywiście piszą o tym w tonie takim wiktymologicznym, podkreślając gorsze położenie kobiet na ziemiach polskich, albo też puchnąc z dumy, że pokazując, jakie przepojone patriotyzmem niezwykłe kobiety narodziły się na ziemiach polskich. Tymczasem zaangażowanie kobiet, głównie w działania obronne podczas różnego rodzaju wojen, miało miejsce praktycznie od początku ludzkości i są dowodem na to, że w specjalnych momentach jakby tego zagrożenia porządek płci zostaje przekroczony, ulega zachwianiu, czasem krótkotrwałemu, a czasem staje się taką kroplą drążącą skałę. I właśnie w tych przypadkach drążących w skalę chciałabym, w polskiej historii, chciałabym się skupić. Pierwszym takim widocznym przykładem włączenia się kobiet na większą skalę w walkę o państwowość polską była insurrekcja kościuszkowska, której naczelnik Tadeusz Kościuszko apelował do Polek, aby tworzyły opiekę samarytańską. Kobiety miały również prowadzić wywiad wojskowy wśród wojsk przeciwnika i tutaj zachowało się nawet nazwisko jednej z nich, Magdaleny Granasowej, wdowy, która pod pretekstem sprzedaży kiełbasek na ochotnika prowadziła wywiad wśród wojsk pruskich, donosząc Kościuszce o sile i liczbie wojsk, liczbie dział. Zachowały się też wzmianki o kilku kobietach, które miały brać udział w walkach pod Radziejowcami, pod Raszynem. Jedna z nich, Helena Kurna-Mówna, chciała nawet stworzyć oddział taki złożony tylko ze szlachcianek. Nie wiemy, nie udało się to, ale na samą przygodę wojskową kontynuowała potem w oddziałach księcia Józefa Poniatowskiego, podobnie jak Joanna Żubr, która walcząc w męskim przebraniu podczas kampanii napoleońskiej zasłużyła na Srebrny Krzyż Virtuti Militari. Nie wiem, czy te informacje o czynie wymienionych kobiet trafiły do innych szlachcianek i jak bardzo pobudzały też wyobraźnię i poczucie wspólnoty, o którą należy walczyć, czy też trafiały do nich poezje i dramaty, na przykład, trafiały poezje i dramaty na przykład o Wandzie Królowej Polskiej, autorstwa Tekli Łubieńskiej, bardzo aktywnej podczas Sejmu Czteroletniego, a po upadku Rzeczpospolitej, przebywającej na emigracji rzeczywistej i wewnętrznej. Niemniej pierwsze powstanie na ziemiach polskich listopadowe przyciągnęło szlachcianki marzące albo o widzące swoją rolę w walce zbrojnej. Zachowało się kilkanaście nazwisk, na samej Litwie miało walczyć aż 11 kobiet, w sumie 3 kobiety otrzymały za udział w powstaniu Virtuti Militari. Na przykład Zofia Kudelska, która pod przybranym nazwiskiem Wańkowicz była przez pewien czas adiutantem generała Jana Skrzynickiego, jednego z generałów i przywódców powstania. Najbardziej znaną uczestniczką powstania była oczywiście Emilia Plater, rozsławiona przez Adama Mickiewicza, która w męskim przebraniu stanęła na czele niewielkiego oddziału na Litwie, również wśród kobiet rekrutując swoich adiutantów. Emilia Plater, która w czasie odwrotu oddziałów powstańczych z Litwy w kierunku Warszawy w wieku zaledwie 25 lat zginęła, stała się symbolem nie tylko patriotki, która przełamuje porządek płci, walczyła w zrywie, ale symbolem także dziewczyny, która wychowana była trochę jak chłopak. W towarzystwie chłopców, w atmosferze opowieści historycznych pobudzających wyobraźnię. Jednak większość kobiet, które sympatyzowały z powstaniem, zaangażowały się w powstanie, podejmowały raczej działań bardziej przypisywanych rolą kobiet, czyli pracą w lazaretach, szpitalach wojskowych, czy też pracą w towarzystwach dobroczynności zbierających fundusze. Jak w swoich badaniach
wykazała Alicja Kusiak-Bronsztajn, pod koniec pierwszej połowy XIX wieku pojawiły się takie publikacje popularno-naukowe poświęcone historii kobiet polskich, rolą Polek w społeczeństwie. Publikacje te przyczyniły się do budowy takiego, czy umocnienia stereotypu matki Polki, która wychowując młode pokolenia patriotów, przyłączyła się do walki o odzyskanie niepodległości, która również jest wsparciem dla mężów, nierzadko pełnych wątpliwości, czy w ogóle warto, czy obawiających się zaangażowania w działalność polityczną. W ten sposób literatura jakby historyczna edukowała polskie szlachcianki, ziemianki na patriotki, ale też przyczyniła się do jakby podniesienia statutu społecznego tych kobiet, które zaangażowały się właśnie w sprawę narodową. I oczywiście zaangażowały się oczywiście w granicach rozsądku, jak można powiedzieć, bardziej jako krzewicielki podtrzymujące świadomość narodową i przynależność do kościoła oraz oczywiście matki, ale już nie tak bezkrytycznie kochające swoje dzieci, ale też wymagające od synów, może mniej córek, poświęcenia dla sprawy narodowej. I takim przykładem matki, która zasłużyła się dla narodu polskiego, była Weronika Balińska, której biogram trafił w dwudziestoleciu międzywojennym do zbiorów Muzeum Zasłużonych Polek we Lwowie. Balińska nie była w żaden sposób zaangażowana według tegoż biogramu w działania niepodległościowe. Była aż albo tylko typową matką Polką, jak to jest cytat, Polką tamtych czasów, która wszystko, co miała najdroższe, oddała Polsce. Koniec cytatu. Ponieważ była żoną powstańca, matką synów powstańców oraz córek, które wspierały swoich mężów i ideę powstania. Więc zaangażowanie członków jej rodziny świadczyło o tym, że stworzyła odpowiednią moralną atmosferę w domu. Maria Bruknalska, lwowska działaczka kobieca z pierwszej połowy XX wieku, będąca strażniczką pamięci o powstaniu styczniowym, nie tylko udziale kobiet, ale w ogóle o powstaniu styczniowym, zaangażowane Polki w insurrekcję nazywała cichymi bohaterkami. Poświęciła im obszerną publikację, a wręcz w latach 30 XX wieku zbudowała Muzeum Zasłużonych Polek, tworzyła takie kilkosalkowe Muzeum Zasłużonych Polek, w którym poczesne miejsce zajęły właśnie owe ciche bohaterki. Ta niemała grupa cichych bohaterek, podobnie jak w poprzednim zrywie, podjęła się opieki medycznej nad powstańcami. Coraz bardziej jednak aktywne kobiety były jako kurierki czy wywiadowczynie, na przykład żona historyka Tadeusza Korzona. Kobiety walczyły również z bronią w ręku i co ciekawe, były to nie tylko szlachcianki, ale i nie wszystkie na początku ukrywały swoją tożsamość. Znaczy, niektóre walczyły od początku jako kobiety pod własnym nazwiskiem. W bitwie pod Dobrą, niedaleko Łodzi, zginęły cztery kobiety, ziemianka, służąca i robotnica oraz nierozpoznana kobieta z nazwiska. W powstaniu styczniowym dość powszechnie szlachcicowi w walkach towarzyszył służący, więc być może w przypadku walczących ziemianek było podobnie i ziemiankom, szlachciankom towarzyszyły służące podążające na front za swoimi paniami. Po bitwie pod Dobrą, która miejsce miała właśnie w lutym 1863, w której zginęła ciężarna Maria Petrowiczowa, rząd narodowy wydał zakaz przyjmowania do służby liniowej kobiet. Odtąd mogły pełnić jedynie funkcje takie pomocnicze przy oddziałach powstańczych. Kobiety, które chciały walczyć, musiały zatem przebrać się za mężczyzn, ukryć swoją kobiecą tożsamość. I tak jak powstanie listopadowe miało swoją Emilię Plater, swój kobiecy symbol Emilię Plater, to dla powstania styczniowego takim symbolem kobiety, która naruszała pewien porządek płci, była właśnie walcząca w męskim przebraniu Henryka Pustowójtówna. Adiutantka generała Mariana Langiewicza, generała i dyktatora powstania. Pustowójtówna jednak bez swojego poety wieszcza nie stała się takim symbolem kulturowym jak Emilia Plater. Pustowójtówna przeżyła powstanie, udała się na emigrację do Francji i być może jej późniejsze zaangażowanie właśnie we Francji podczas komuny paryskiej sprawiło, że była symbolem zbyt skomplikowanym, niejednoznacznym, aby stawiać ją za wzór jakby kolejnym pokoleniom młodych dziewczyn. Tym bardziej, że dramatopisarz Jerzy Żuławski w sztuce z 1903 roku Dyktator zasugerował romans Pustowójtówny z Langiewiczem, a więc stawiało to kobiety w armii w niekorzystnym świetle. Po powstaniu styczniowym na terenie Królestwa za sprawą wzniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia chłopów oraz wraz z rozpoczynającym się uprzemysłowieniem
Doszło do dużych zmian społecznych, również obejmujących kobiety. W czasie zaborów królestwo uważano za taką dzielnicę najważniejszą, główną dzielnicę kraju, której los miał kluczowe znaczenie dla odzyskania niepodległości. Również car postrzegany był jako ten główny przeciwnik narodu polskiego. Stąd też w królestwie miały miejsce główne zrywy niepodległościowe. I po powstaniu styczniowym zwiększona rusyfikacja administracji i szkolnictwa sprawiła, że apatia społeczeństwa tak naprawdę trwała dość krótko i pojawiły się nowe formy grupy walki z zaborcą. Lata 80. i 90. XIX wieku to właśnie rozkwit szkolnictwa dla dziewcząt, które oprócz dopuszczalnych przedmiotów uczyło nielegalnie historii, geografii, literatury polskiej. Prowadzono też zajęcia dla klas starszych, na które władze cesarskie nie wyrażały zgody. Wreszcie w 1886 roku powstał Uniwersytet Latający, będący kuźnią późniejszych działaczek społecznych, politycznych i niepodległościowych oraz naukowczyń, które podjęły studia na uniwersytetach zagranicznych jak Maria Kielis-Kłodowska czy Zofia Daszyńska-Galińska. Jakby studia zagraniczne, które dzięki oddaleniu od rodzimego środowiska, ale też bardzo często zmuszające kobiety do pracy, żeby się utrzymać w środowisku akademickim, sprzyjały usamodzielnieniu się tych studentek oraz zetknięciu się z rodzącymi się ideami politycznymi i społecznymi. I w ten sposób wiele kobiet trafiło właśnie do ruchu socjalistycznego, który był bardziej równościowy i otwarty na działalność kobiet na różnych polach. Przełom XIX i XX wieku to w zasadzie olbrzymia aktywność kobiet polskich w ruchu oświatowym wspieranym przez obóz narodowo-demokratyczny, budzący świadomość narodową poprzez sieć szkół tajnego nauczania. W 1901 roku w zasadzie władze carskie oceniły, że 33% mieszkańców kongresówki objętych było tajnym nauczaniem. Oprócz pracy w szkołach kobiety uczestniczyły w różnego rodzaju w prelekcjach kolportowały nielegalne czasopisma, zakładały biblioteki i czytelnie, a także opracowywały broszury popularyzujące polskie dzieje, jak autorstwa Marii Wysłuchowej o powstaniu kościuszkowskim czy Marii Dzierżanowskiej Dzieje Ojczyste. Jak pisała w wspomnieniach Helena Radlińska, w działalności oświatowej, zwłaszcza tej w terenie, różnice w poglądach politycznych nie odgrywały tak ważnej roli, i bywało, że pracowały osoby głęboko różniące się ze sobą na zupełnie innych terenach jakby działalności politycznej. Zaangażowanie właśnie w sprawę rozwoju tajnego szkolnictwa oraz przygotowania programów dla szkół pozwoliło kobietom nie tylko na włączenie się w czyn niepodległościowy, zaprezentowanie swoich zdolności organizacyjnych i konspiracyjnych, ale także na pracę we wspólnocie kobiecej. I o ile działalność oświatowa była domeną kobiet związanych bardziej z ruchem narodowo-demokratycznym, tak zaangażowanie w działalność spiskową i akcje zamachowe raczej zdominowały kobiety związane z ruchem socjalistycznym. Pierwsze tego typu organizacje pojawiły się w latach 80. XIX wieku, kiedy to w Warszawie powstał proletariat oparty o idei rosyjskiej narodnej woli. Jednak nie była to organizacja walcząca o niepodległość Polski, tylko skupiona na idei internacjonalizmu i rewolucji, która jakby przyniesie nowy porządek, system klasowy. Niemniej warto wspomnieć, że w proletariacie ważną rolę odgrywały kobiety, na przykład zasiadające w kierownictwie Aleksandra Jentysówna, czy później po fali aresztowań liderka Maria Bohuszewiczówna. Profesor Monika Rudaś-Grodzka, autorka edycji listów Bronisławy Waligórskiej, kolejnej ważnej kobiety proletariatu, twierdzi, że kobiety w tej organizacji miały pełną swobodę działania, funkcjonowały na tych samych terenach, na tych samych prawach, co mężczyźni. Dopiero pojawienie się w ruchu konspiracyjnym Józefa Piłsudskiego sprawiło, że kobiety w tym ruchu zostały spozycjonowane, oznaczone im miejsce działania. Znaczący napływ kobiet, ale też mężczyzn do ruchu socjalistycznego nastąpił po wydarzeniach 1905-1907 roku, czyli wydarzeniach o charakterze powstania narodowego i rewolucji zarazem, kiedy to też PPS po raz pierwszy przeprowadził akcje zbrojne. W PPS kobiety brały udział w różnych formach działalności partyjnej, choć niekoniecznie na tym najwyższym szczeblu. Zajmowały się agitacją wśród żołnierzy rosyjskich, gromadziły fundusze na działalność rewolucyjną,
pisały odezwy i broszury, pracowały w tajnych drukarniach, a także uczestniczyły w manifestacjach i akcjach politycznych. Słynne dromaderki przyjęły praktycznie cały kolportaż tajnej prasy socjalistycznej, przynosiły również ukryte w bieliźnie pociski i broń. Najsłynniejsza Maria Paszkiewiczówna była na terenie Warszawy łączniczką między wszystkimi instytucjami PPS, czasami jedynym źródłem kontaktu. Ona przekazywała bibułę, ona miała swojego żandarma w więzieniu dla politycznych, przez którego przekazywała więźniom wiadomości. Po latach żartowano, że kiedy pani Maria dostała migreny, to w Warszawie stawał ruch robotniczy, a niepodległość Polski poważnie była zachwiana. A Maria Paszkowska wraz z innymi kobietami weszła w skład struktur PPS obejmujących gubernię warszawską, płocką. W tym czasie Estera Goldy-Stróżecka została wybrana do Komitetu Zagranicznego PPS. Kobiety były aktywne w dziale agitacyjnym, ale również powstałej w 1905 roku organizacji bojowej. Członkinie tej organizacji przewoziły broń, amunicję, materiały wybuchowe pomiędzy zakonspirowanymi magazynami, laboratoriami oraz poszczególnymi oddziałami. Dbały o to o broń, produkowały bomby. Jako kurierki przeprowadzały bojowców przez granicę. Zajmowały się przygotowaniami paszportów, opracowaniem drogi przejazdu i wyszukiwaniem lokali dla działalności konspiracyjnej, a także rozpoznaniem terenu przed planowanymi akcjami. Kobiety uczestniczyły w przygotowaniach bezpośrednio w akcjach zbrojnych, na przykład zamachu na naczelnika więzienia w Kielcach czy generał gubernatora Skałona oraz napadach na pociągi pod Szydłowcem i najsłynniejszej akcji z 1908 roku, napadzie na wagon pocztowy we Zdanach, w którym brała udział Aleksandra Szczerbińska, późniejsza marszałkowa Piłsudska. Za działalność wiele kobiet trafiło do więzień, a na zesłanie lub wydalenie z granic Cesarstwa Rosyjskiego jedna z kobiet, robotnica Zofia Owczarek, uczestniczka napadu na Skałona, została skazana na karę śmierci, której ostatecznie nie wykonano. W Polsce inaczej niż w Europie na wieść o nadchodzącej wojnie zaczęły tworzyć się organizacje pacyfistyczne. W Europie zaczęły się tworzyć organizacje pacyfistyczne, a w Polsce raczej powstawały takie organizacje paramilitarne. Te nastroje antywojenne były znikome. Po upadku rewolucji 1905-1907 roku na terenie Galicji schronienie znalazły działaczki PPS, frakcji rewolucyjnej i organizacji bojowej, które przyłączyły się do organizacji strzeleckich. W ramach tych organizacji od 1912 roku, czyli od początku konfliktu bałkańskiego, kobiety ćwiczyły umiejętności przydatne w walce partyzanckiej, jaką przeciwko Rosji przewidział Piłsudski, zakładał Piłsudski. Szkolenie wojskowe opierało się na organizacji, dyslokacji wojska rosyjskiego, terenoznawstwie, technice dywersyjnej, łączności oraz służbie polowej, budowie i obsłudze materiałów wybuchowych, barykad i fortyfikacji, ale też otrzymywały kobiety wiedzę o historii wojen i znaczeniu dla nowego porządku świata. Praktyka obejmowała też umiejętności posługiwania się mapą. Tak przygotowane kobiety miały być skierowane do pracy kurierskowo-wywiadowczej. I też po rewolucji, po upadku rewolucji 1905 roku i wyborze Dmowskiego do rosyjskiej Dumy, z ruchu narodowo-demokratycznego odeszło wiele działaczy, które następnie przyłączyły się do bardziej socjalistycznej duchu Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego lub Ligi Kobiet Galicji Śląska-Cieszyńskiego, czyli organizacji istniejących w zasadzie równolegle od 1913 roku w Królestwie, a od 1915 roku w Galicji. Celem tych organizacji miało być niesienie, tutaj jest cytat, pomocy moralnej i materialnej w walce zbrojnej o niepodległość Polski. Działaczki Ligi prowadziły agitację na rzecz wspomnianego galicyjskiego ruchu strzeleckiego, kolportowały wydawnictwa, organizowały odczyty. Po rozpoczęciu działań wojennych członkinie Ligi prowadziły też akcje na rzecz legionów, zbierały pieniądze na umundurowanie, uposażenie, opiekowały się też rodzinami legionistów tym sierotami wojennymi, organizowały kantyny dla przemieszczających się wojsk. I w czasie, kiedy społeczeństwo polskie było w dużej mierze nieświadome, czym są legiony, jaki finał przyniesie wojna, w
Praca ta propagandowa, jaką wykonywała Liga Kobiet Powiatowa Wojennego i Liga Kobiet Galicji i Śląska Cieszyńskiego, była niezwykle ważna i owocna dzięki kolportażowi ulotek, organizacji tych obchodów rocznic narodowych. Udało się upowszechnić czyn niepodległościowy, jakąś taką wizję nowego kształtu, nowego państwa, w którym również ważną rolę miały odegrać kobiety jako pełnoprawne obywatelki i wyborczynie. Same działaczki Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego uważały, że właśnie takie zaangażowanie patriotyczne jest szkołą polityczną dla kobiet i terenem ułatwiającym walkę o równouprawnienie kobiety. Tak są słowa jednej z nich, Leokadii Śliwińskiej. Rzeczywiście wiele z nich dzięki doświadczeniu I wojny światowej, zdobytym kontaktom i zaufaniu w dwudziestoleciu międzywojennym stało się czynnymi w życiu społecznym i politycznym. Wiele z nich zasiadało w Sejmie i w Senacie, jak chociażby Zofia Moraczewska. Jednak pomimo kilku tych charyzmatycznych postaci, kobiety zawsze jakoś pozostawały mniej aktywną mniejszością, zajmującą się problematyką taką raczej kobiecą, taką stereotypowo przypisaną kobietom. Sama Liga Kobiet również kontynuowała działalność w dwudziestoleciu międzywojennym, pracując na rzecz równouprawnienia kobiet oraz prowadząc działalność charytatywną dla dzieci. Członkinie Ligi zajmowały się też pracą propagandową, pomocą na polach bitew w I wojnie światowej. Po rozpoczęciu działań wojennych w sierpniu 1914 roku członkinie Związku Strzeleckiego zostały wezwane do tworzenia intendentury i takiej organizacji zrębów przyszłego Wojska Polskiego. Po przeszkoleniu część kobiet miała pełnić służbę sanitarną, pracując w szwalni lub zajmując się aprowizacją. Do tych ich zadań należało również kwestionowanie na rzecz nowej armii. Bardziej doświadczone i zaufane utrzymywały łączność pomiędzy komendantami i biurami wojskowymi. Po przekształceniu oddziałów strzeleckich w legiony kobiety otrzymały rozkaz powrotu z linii walk, ponieważ było to związane z przejściem młodego wojska polskiego pod dowództwo armii austriackiej i ich intendentury, czyli w polskich strukturach dotychczas obsadzonej przez kobiety. Do tego dochodziła też niechęć mężczyzn do obecności kobiet w szeregach wojskowych, nawet funkcje sanitariuszki czy pracownicy kantyny, ponieważ uważano, że jakby kobieta na polu walki rozmiękcza tego ducha bojowego mężczyzn i odrywa ich od głównego zadania, jaką jest walka wręcz. Najbardziej doświadczone kobiety w pracy niepodległościowej i politycznej bojownicy zostały przydzielone do pracy kuriersko-wywiadowczej w ramach oddziału wywiadowczego. Sekcja kobieca oddziału podlegała doświadczonej bojownicy Aleksandrze Szczerbińskiej, później Piłsudskiej. Szczerbińska przydzielała swoim podkomendnym zadania wyznaczone przez komendanta, którym oczywiście był mężczyzna, Rajmund Jaworski. Dbała o warunki socjalne oraz wspierała w przygotowaniu misji wywiadowczej. Wśród kurierek i wywiadowczyń były zarówno studentki i nauczycielki, ale także krawcowe. Najmłodsza miała 20 lat, najstarsza 65, więc całkiem też spory przekrój i zawodowy, i wieku, ale łączyło ich podstawowe wymaganie, czyli znajomość języka rosyjskiego. Praca oddziału wywiadowczego badaczy dzielą na dwa etaty. Pierwszy od sierpnia 1914 roku do końca września 1914 to czas wywiadów taktycznych prowadzonych w strefie planowanych działań wojennych. Praca członkiń oddziału polegała na gromadzeniu informacji o ruchach wojsk rosyjskich. Z czasem powstała punktowa sieć wywiadowcza, która czekała z głównymi informacjami na pojawianie się już w okolicy wojsk polskich. Wywiadowczynie spisywały swoje raporty na bibułkach lub na specjalnych ręcznikach niewidocznym atramentem, a następnie przekazywały do komendy oddziału. Od tych kobiet wymagano schludnego, wręcz eleganckiego, niebudzącego podejrzeń wyglądu. Stąd pojawił się zakaz używania plecaków. Nie mogły one również meldować się w hotelach, więc znalezienie noclegu oraz transportu nastręczało dodatkowych trudności i mogło ściągać na niego podejrzenia i oczywiście musiały to wszystko załatwić we własnym zakresie. Drugi etap pracy wywiadowczej od grudnia 1914 roku do kwietnia 1915, czyli do końca istnienia oddziału, to przede wszystkim praca kurierska w warunkach wojny pozycyjnej, po powstaniu stałej linii okopów i oczekiwaniu na wiosenną ofensywę.
Praca w takich warunkach na otwartej przestrzeni pomiędzy okopami jakby należała do niebezpiecznych i ostatecznie stała się niewykonalna. Stąd też wywiadowczynie przede wszystkim przekazywały informacje pomiędzy Warszawą a sztabem brygady, roznosiły nielegalną literaturę oraz utrzymywały łączność z politycznymi współpracownikami Piłsudskiego. W takim oddziale wywiadowczym służbę pełniło 46 kobiet. Żadna kurierka nie poległa w czasie wykonywanej misji, choć wiele było aresztowanych za próbę przekroczenia frontu. Za Halinę Jaroszewiczową, jedną z nich, Rosjanie wyznaczyli nagrodę w złocie odpowiadającą wadze poszukiwanej kurierki. Zresztą jej życiorys jest wart filmu sensacyjnego na miarę jakiegoś faktycznie wywiadu, jak James Bond. Oddział wywiadowczy został rozwiązany 25 marca 1905 roku, oznaczając dla kobiet koniec jedynej legalnej służby frontowej. Jednak wielu kobietom nie wystarczały funkcje pomocnicze przy armii, nawet tego wymagające jak służba kuriersko-wywiadowcza. Z różnych powodów, czasem patriotycznych, awanturniczych, realizacji marzeń o byciu żołnierzem, próbowały dostać się na front, aby walczyć z bronią w ręku. Z braku źródeł trudno jest ustalić dokładną liczbę, ale prawdopodobnie kilkunastu kobietom udało się w przebraniu pod męskim nazwiskiem stać legionistami. Niezupełnie anonimowo, ponieważ jakby patriotyczne wzmożenie powodowało, iż wielu dowódców przymykało oko na obecność ochotniczki w szeregach legionowych. Prawdziwą tożsamość najczęściej odkrywano podczas komisji lekarskiej albo w trakcie opatrywania ran odniesionych w walce. I ten jakby sensacyjny udział kobiet w męskim przebraniu czy w czynie niepodległościowym zauważała ówczesna prasa. Na przykład w 1915 roku Nowy Kurier Łódzki opisywał sylwetkę Marii Błaszczak, czyli Stanisława Zalewskiego, sanitariusza lazaretów polnych, między innymi w Bezarabii, żołnierza 2. Brygady Legionów Polskich. Do Legionów wstąpiła jako 17-latka, praktycznie uciekając z front z domu rodzinnego. Niestety zginęła w trakcie opatrywania ran kolegi, trafiona pociskiem z karabinu w listopadzie 1915 roku. Swoją ucieczkę z domu rodzinnego tłumaczyła w liście do rodziców. To jest cytat. Więc proszę rodziców nie mieć do mnie żadnej urazy, bo ja się czuję jako Polka względem ojczyzny naszej. Niestety obrażeni rodzice nie odpisali na żaden wysłanych przez nią listów. No i niestety nie zginęła jakby bez rozgrzeszenia przez rodzinę. Doniesienia prasowe tylko zachęcały kolejne dziewczęta do przygody frontowej i do Naczelnego Komitetu Narodowego przychodziły oficjalne prośby o przyjęcie w szeregi polskiej armii od kilkunastoletnich dziewcząt, które deklarowały, że nie tylko fizycznie są gotowe do służby, ale też mają pozwolenie rodziców. Ale nie tylko młode dziewczyny chciały przebrać się w strój legionowy. Na przykład taka nauczycielka Ludwika Daszkiewiczowa miała 32 lata, kiedy jako Stanisław Kepisz w listopadzie 1914 roku została przydzielona do frontowej służby sanitarnej w 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Praktycznie przez całą wojnę, z przerwą na pobyt w niewoli i leczenie ran po postrzale, służyła, następnie kierowała przyfrontowymi salami chorych wojsk austriackich. Daszkiewiczowa jednak miała za sobą przeszkolenie i udział w organizacjach strzeleckich już od kiedy tylko zaczęto przyjmować kobiety. Prawdopodobnie jedyną kobietą, która podczas przygody frontowej rzeczywiście miała okazję wykazać się w walce z bronią w ręku, była Wanda Gertz, która w lutym 1916 roku wstąpiła jako Kazik Żuchowicz do pułku artylerii 1. Brygady Legionów. W ciągu swojej półrocznej służby frontowej wykonywała obowiązki kanoniera w baterii haubic, odpowiadała za łączność, zakładając i naprawiając uszkodzone linie telegraficzne. Poza kilkoma zwierzchnikami w zasadzie nikt, nawet jej bezpośredni dowódca, nie znał jej prawdziwej tożsamości. Jej przygodę frontową, w tym udział w walkach pod Styrem i Stochodem, zakończyła polityka międzynarodowa, bo misja Piłsudskiego po konflikcie z dowódcą austriackim w sierpniu 1916 roku. Wanda Gertz postanowiła więc pracować na rzecz odrodzenia Polski już bez munduru w oddziale żeńskim POW, a obecnie jest często też przykładem wykorzystywanym nawet w kulturze popularnej czy w grach komputerowych jako ta dziewczyna tomboy, która właśnie postanowiła być chłopakiem.
Dla wielu konspiratorów i konspiratorek, na przykład z wywiadu Polskiej Organizacji Wojskowej na Wschodzie, zakończenie I wojny światowej i odzyskanie niepodległości przez Polskę było tak dosyć umowne, bowiem cały czas pozostawali w gotowości bojowej na posterunku. W czasie rewolucji w Rosji wielu polskich wywiadowców zostało zdekonspirowanych i często jedynymi osobami, które mogły ich zastąpić, były kobiety z najbliższego otoczenia, czyli jakieś kurierki, łączniczki, inne wywiadowczynie. I też pracując na terenie wschodniej Ukrainy oraz Rosji, kursując pomiędzy Moskwą, Kijowem, a następnie terenem teoretycznie niepodległej Polski, przenosiły meldunki sytuacyjne i raporty. Teoretycznie niepodległej, ponieważ przełom tego 1918-1919 roku to jest przecież walka o granicę wschodnią z Ukraińcami, też o Lwów. I do walki o Lwów spontanicznie napływała młodzież z prawie całej Polski, zachęcana przez różnego rodzaju autorytety, między innymi też przez pisarkę Marię Rodziewiczówną, która agitowała właśnie na rzecz też włączenia do obrony Lwowa kobiet. Kobiety walczyły zarówno w oddziałach męskich, część z nich oficjalnie, część z nich ukrywając tożsamość, co udawało się w pierwszym okresie, ponieważ armia była jeszcze ochotnicza, spontaniczna i nie było oględzin lekarskich przy wezwunku. Natomiast w samym Lwowie kilkanaście kobiet pochodzących z inteligencji, głównie studentek, nauczycielek, urzędniczek, podjęło się pracy kurierskiej i łączniczej, przeprowadzając ochotników do polskiej obrony w miejsca postoju poszczególnych oddziałów. W ten sposób te kilkanaście kobiet pod wodzą Aleksandry Zagórskiej, doświadczonej bojownicy PPS, dało początek pierwszej paramilitarnej formacji złożonej z samych kobiet, czyli Ochotniczej Legii Kobiet. Głównym zadaniem Ochotniczej Legii Kobiet powstały właśnie w grudniu 1918 roku formacji takiej typowo kobiecej była służba kurierska, wartownicza, kancelaryjna, a także w niektórych miastach, oddziałach jako zaplecze gospodarcze do wojska, czyli nie wiem, pralnie, szwalnie. W ostateczności kobiety miały być użyte na froncie, ale tylko w ostateczności, ale to oczywiście to się stało. Wstępując do OLK, ochotniczki deklarowały minimum półroczną służbę i przechodziły typowe przeszkolenie wojskowe. Muszty, strzelania, głównie z broni ręcznej, czy też niewielkich dział, karabinów maszynowych. Mieszkały w koszarach i podlegały rygorowi wojskowemu, otrzymywały taki sam jak mężczyźni żołd. Najwyższy stan liczebny OLK osiągnęła we wrześniu 1920 roku, czyli w Bitwie Warszawskiej, licząc wówczas ponad 2,5 tysiąca kobiet. Założycielka Ochotniczej Legii Kobiet, Aleksandra Zagórska, starała się, aby wszystkie kobiety, które pojawiały się w oddziałach wojskowych, przeszły pod jej ewidencję i kontrolę, aby w armii nie znalazły się kobiety przypadkowe, które nieodpowiedzialne i niemoralne, które skompromitują ideę służby kobiet w armii. Zagórska chciała widzieć w OLK przede wszystkim uczciwe, dobrze wyćwiczone wojsko, a nie kobiety lekkich obyczajów szukające przygody w armii. Żołnierki nieustająco musiały przed światem udowadniać, że są wartościowymi żołnierzami. Krytycy zarzucali im, podobnie zresztą jak w czasie I wojny światowej, brak cech niezbędnych do walki, czyli brak brawury, męstwa, zdecydowania. Dlatego też Ochotnicza Legia Kobiet w artykułach, zarówno w czasie codziennym, jak i we własnych publikacjach, opisywała dorobek oddziałów, podpierając się dokumentami zaświadczającymi o męstwie, wielkim zaangażowaniu legionistek na froncie, walczących, kiedy inne oddziały wycofywały się już z pola walki, czy też o wartowniczkach, które pełniły służbę pomimo ataku nieprzyjaciela. I na przykład taki był podawany przykład 16-letniej legionistki pilnującej wyładunku transportu, która nie chciała zejść z posterunku na stacji kolejowej bez poprzedniego otrzymania rozkazu, że ma z tego posterunku zejść, pomimo tego, że jej wycofujący się mężczyźni zachęcali jej, żeby zeszła i ratowała swoje życie. No i oczywiście ona zginęła, rozszarpana przez granat, i właśnie potem jej ten taki piękny pogrzeb z trumną niesioną przez legionistki był wielokrotnie przechowywany jako taki szczyt patriotyzmu i poświęcenia dla ojczyzny młodej dziewczyny.
Więc sukcesy tej lwowskiej Legii Kobiet sprawiły, że również Wilno chciało mieć swoją ochotniczą Legię Kobiet, która powstała w połowie 1919 roku. Następnie w wyniku jakby tego coraz większego zagrożenia ze strony radzieckiej w 1920 roku utworzono kolejne oddziały, już tak pod egidą Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Powstały oddziały w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. I w czasie tego walk o Wilno w lipcu 1920 roku z powodu niewystarczającej liczby żołnierzy legionistki uzupełniły linię obrony miasta. Po raz pierwszy w polskiej historii, prawdopodobnie po raz ostatni, oddział kobiecy został użyty do walki z bronią w ręku na linii frontu. Wiele legionistek poległo, zostało rannych lub dostało się do niewoli radzieckiej. Angielski reporter dziennika The Times pisał, że być może koloryzując, że niektóre spośród legionistek walczyły boso. Zwracał też uwagę na, jak to nazwał, romantyczną przeszłość dowodzącej oficer Van de Gerts, czyli jej służbę w legionach w męskim przebraniu. Początkowo legionistki budziły niechęć, potem zdziwienie, zwłaszcza w tych rejonach polskich, gdzie nie uczestniczyły w walkach, a jedynie transportowały, na przykład pilnowały transportów kolejowych. Jednak kiedy wyruszały na linii obrony Warszawy w sierpniu 1920 roku, żegnane były przez warszawiaków, którzy rzucali im pod nogi kwiaty. Legionistkom powierzono odcinek obrony Warszawy, jednak ofensywa radziecka nie dotarła do tych pozycji obsadzonych przez kobiety. Po udanej bitwie zostały skierowane do wyłapywania maruderów i zbiegów radzieckich w podwarszawskich lasach. Dzięki temu miały możliwość wreszcie walki wręcz i takiej walki z przeciwnikiem, o której tak naprawdę wiele kobiet marzyło. I Zofia Nowasielska, właśnie jedna z członki Ochotniczej Legii Kobiet, wychowana na opowieściach dziadka powstańca styczniowego, który opowiadał nie tylko o swoich przygodach, ale również uwzględniał historię o dziwo pustowójtówny, pisała we wspomnieniach o swojej służbie w OLK. Stojąc na warcie, miałam czas na marzenia, w których szła ku mnie sława i w których czułam, że jestem szczęśliwsza od moich dziadów, niegdyś krew przelewających po to, aby Polska była. Ona jakby czuła się częścią tego jakby szczęśliwa, że doczekała wolnej Polski i czuła się troszeczkę taką akuszerką wolnej Polski, jako ta właśnie żołnierka. Nowosielska, jak wiele jej rówieśnic i rówieśników, była karmiona jako dziecko opowieściami właśnie ojców i dziadków, rzadziej kobiet, o powstaniach, w których sami brali udział albo ich bliscy. To takie jest typowe dla tego okresu, że te kobiety właśnie najczęściej odwoływały się do opowieści ojców i dziadków, a nie kobiet powstańczych, styczniowych. Jakby te kobiety czuły się właśnie częścią tej sztafety bojowników o niepodległość, ciesząc się właśnie, że udało im się tą wolność wywalczyć. I właśnie wspomnienia Zofii Nowosielskiej w huraganie wojny pokazują, że dla kobiety wojna mogła być również przygodą, spełnieniem dziecięcych marzeń, żeby właśnie żyć jak chłopak. Profesor Katarzyna Sierakowska o uczestniczkach I wojny światowej pisała, że podjęcie przez nie walki czy też służby na rzecz armii było próbą znalezienia się wśród wojowników. Dotąd kobiety nie miały szans na dostanie się do panteonu bohaterów narodowych i walka o niepodległość taką możliwość stwarzała, niezależnie od pochodzenia czy wykształcenia. Dodatkowo zaangażowanie w walkę o niepodległość i obronę ojczyzny jakby włączało kobiety w poczet obywateli. Stało się atrybutem dyskusji z przeciwnikami o prawa wyborcze kobiet, pokazując, iż kobiety są równouprawnionymi obywatelkami Polski, bo walczą również o jego granice i pokój i wolność. Weteranki I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej nie mogły kontynuować swojej wojskowej pracy w ramach oficjalnych struktur Armii Polskiej. Ochotnicza Legia Kobiet została rozwiązana w 1922 roku przy dużym sprzeciwie kobiet. Widząc jednak potrzebę wzmocnienia polskiego wojska przez kobiety, nie wierząc w międzynarodowe traktaty pokojowe, ale też chcąc kontynuować to, co je uformowało i było ważnym elementem ich tożsamości, żołnierki utworzyły społeczny ruch przysposobienia wojskowego kobiet, organizując chówce przeszkolne oraz także obozy wakacyjne dla młodych dziewcząt, uczyły podstaw terenoznawstwa, organizacji pomocy medycznej
na czas wojny dziewczęta mieszkały i funkcjonowały w warunkach polowych, przykładano też wagę do tężyzny fizycznej. No i oczywiście prowadzono opowiadanki patriotyczne i historyczne. W ten sposób zbudowano jakby bardzo zwartą międzypokoleniową grupę kobiet, które podczas II wojny światowej walczyły już w armii podziemnej, nie budząc aż takich kontrowersji jak w czasie walk o niepodległość. Dziękuję.